kwietnia 2015 roku. To będzie czwarta impreza w Arenie Legionowo. Trzeba powiedzieć, już narodziła się duża, bogata, świecka tradycja, jeśli chodzi o galę boksu zawodowego w tej, no może nie jakiejś wielkiej, natomiast bardzo sympatycznej, ładnej telewizyjnej hali i bardzo się cieszę, że w tej chwili ta impreza urosła, bo spieszę Państwu do niej, że praktycznie nie ma już ani jednego biletu w sprzedaży. To pokazuje, że jest zapotrzebowanie na Mazowszu na boks zawodowy. Blisko 3,5 tysiąca widzów obejrzy jutrzejszą galę boksu zawodowego, gdzie oczywiście w głównych dwóch wydarzeniach wieczoru, w pojedynkach 10-rundowych zobaczymy Pawła Głażewskiego z Maciejem Niszkiniem. To będzie starcie rewanżowe i długo wyczekiwany pojedynek na polskiej scenie pięściarskiej, a więc starcie Kamila Szeremety z Rafałem Jackiewiczem. Pozwólcie, że przywitam sponsorów tytularnego, a więc firmę Wojak, bo kończy się kontrakt. Jutro po raz ostatni. Jacek, dziękujemy za te 6 lat, że byliście z polskim boksem zawodowym. To naprawdę nie jest... Nie zdarza się często i to nie jest też dzisiaj łatwe znaleźć tak poważnego partnera. Witam RSJ House, przedstawicieli sponsora jutrzejszej gali. Witam wszystkie panie dziennikarki, panów dziennikarzy. Serdecznie też tutaj podziękowania dla pana Romana Smogorzewskiego, a więc prezydenta Legionowa. Czy jest z nami promotor Tomek Babiloński? Konsport Babylon Promotion, bo oczywiście jutrzejsza gala boksu zawodowego współpromowana przez Konsport Babylon Promotion i Sferis Knockout Promotion. Tomek, czy chciałbyś 3 słowa przed jutrzejszą galą, bo widzę, że dzisiaj duża celebra tej ceremonii ważenia. Przede wszystkim chciałem podziękować za przybycie. Chcieliśmy właśnie wprowadzić coś nowego, coś unikalnego. Patrzymy na najlepszych, jak organizują ważenie. Dzisiaj jest tak, w tej gali może będzie i lepiej. I dziękuję jeszcze raz za przybycie, dziękuję sponsorowi głównemu, dziękuję Wojakowi za tyle lat współpracy i przede wszystkim idziemy do przodu. Mam nadzieję, że jutro będą emocjonujące walki i wszyscy będziemy zadowoleni. Dziękuję bardzo. A więc proszę Państwa, jutro 6 walk podczas gali boksu zawodowego Wojak Boxing Night Legionowa. Pozwólcie, że przywitam szef wydziału boksu zawodowego. W tej chwili już to jest samodzielna instytucja, samodzielne ciało w polskim pięściarstwie. Także jutro supervisor z ramienia organizacji WBC, bo wiemy, że wydarzenie główne także o PAS, a więc WBC Baltic. 6 walk. Rozpoczynamy od kategorii super lekki, limit wagowy 63,5 kg. Na wagę zapraszam zawodnika grupy Wschodzący Białystok Boxing Team. 17 wygranych, 49 porażek, 1 remis. Panie i panowie, Aleksander Abramienka. A jego rywalem będzie zawodnik Team Dąbrowski. 5 zwycięstw, 1 porażka, 1 wygrana przez KO. Panie i panowie, Konrad Dąbrowski. 65,300 waży Aleksander Abramienka. Przypominam, kategoria super lekka, więc no, to jest 63,5 kg. Zobaczymy, ile na ważeniu Konrad Dąbrowski. 65,700. To albo tutaj mamy złą kategorię, wcześniej zgłoszoną przez promotora, albo po prostu ta waga jest podobna, tak? Czyli zaliczymy ten pojedynek jako kategorię półśrednią, ponieważ jest to walka rankingowa, więc przyjmujemy, że jest to waga półśrednia. Walka na dystansie 4 rund, bardzo proszę. Pozycja bokserska, panowie. Jeśli możemy tutaj w tę stronę, Aleksander. I jeśli jeszcze można, twarzą w twarz. Abramienka, Dąbrowski, 4 rundy, to już jutro w Arenie Legionowo. Dziękuję bardzo. To już jest pasiwa, Dąbrowski, Abramienka, więc ma...